Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj pokażę Wam kiedy i jak grać lightów. Lighty w aktualnej mecie nie są najlepszą kompozycją niestety, ale można je w danej sytuacji zagrać. Tak więc pokażę Wam kiedy można je zagrać, żeby faktycznie wygrać grę, a nie tylko zająć top 4 albo nawet i gorsze miejsce. Tak więc tutaj nowa stronka Mobalitics, zostawię Wam do, do niej linka. Bardzo ładnie to wszystko wygląda przejrzyście. I zaczynamy sobie tutaj e, lighty. Mamy tych lightów na razie 6. W następnym patchu, czyli dokładnie za jakieś 2-3 dni, wejdzie z, wejdą jeszcze dwa dodatkowe lighty. Nie, jeden dodatkowy light, chyba tylko Lucian będzie lightem. Tak więc będzie to kolejna opcja postaci kierującej i zaczynamy sobie. Podstawowy light to będzie vein. Na niej wszystko się w sumie opiera. I generalnie, kiedy chcecie grać lightów, jeżeli tych lightów gracie. To się tak ciężko przenosi tutaj. Jeżeli tych lightów gracie, to musicie mieć Nasusa na trójce, musicie mieć Wayne na trójce, no i wiadomo, że reszta czempionów już na dwójce. Jeżeli wrzucicie Soraka na trójkę, to też by było bardzo fajnie. Jorika z Nasusem stawiacie z przodu, resztę w sumie też. Jacksa możecie trzymać jakoś tam defensywnie przeciwko Asasynom, jeżeli tacy by byli, ale. Raczej wszystko, co chcecie trzymać z przodu i bronić waszej veiny. Do tego jeszcze na siódmym poziomie możemy sobie dodać mm, klasę Rangera. I tutaj w sumie możecie dodać, co chcecie. Ja grałem ostatnio Warusa, bo łatwo go wrzucić na drugi poziom, kosztuje on tylko dwa golda, tak więc bardzo łatwo jest go dodać do Vayne i tym sposobem macie light lightów, dwóch rangerów na siódmym poziomie, później to już zależne od kompozycji co chcecie dodawać, bardzo często na ósmym poziomie też bym się kierował w stronę mystika, bo po prostu będzie to wasz najlepszy wybór defensywny, żeby wasza Vayne za szybko nie zginęła od Branda czy jakichś innych mocniejszych postaci, a jeżeli chodzi o Mystika, to wiadomo, że najlepsza jest Nami, ale Jana na drugim poziomie też potrafi zrobić robotę nie powinno być tutaj żadnego problemu, też wrzucić ją na drugi poziom, bo wiele osób jej po prostu nie gra. Tak więc Jana, raczej blisko Wayne, żeby odrzucać wszystkich, wszystkie tutaj niebezpieczeństwa, które mogą się pojawić koło Wayne. Jakiej temki chcecie wrzucić? Ale na początek najważniejsze, kiedy chcecie tam kompozycję grać, to jest bardzo ważne. W nowym zestawie TFT pojawiły się tak zwane smoki, czyli te heksy, które się palą, te pola, które się palą, albo tam jest wiatr. Każdy heks staje coś innego i niektóre kompozycje są bardzo specyficzne pod danego smoka. Jeżeli chodzi o lighty, to grałbym je tylko i wyłącznie na Heksie Inferno, czyli na tym polu, co się pali, daje on nam 30% ataku speeda. Jeżeli sobie to przeliczycie na itemki, to są dwa łuki na vein, które po prostu dostaje za darmo. Co jeszcze warto wiedzieć o tym heksie? Powinien on być ustawiony defensywnie, głównie pod vein, czyli jeżeli on się znajduje w trzeciej linii, to jest to perfekcyjny heks pod vein. Jeżeli znajduje się w drugiej, to jest ok. Jeżeli znajduje się w czwartej, to jest ok. Jeżeli znajduje się w pierwszej, to też raczej bym nie grał już pod lightów. To jest bardzo ważne. Jeżeli spróbujecie sforsować lightów na przykład powiedzmy, mountain heksie, to prawdopodobnie po prostu przegracie. Te 30% ataku spida na vein jest niesamowicie ważne. To są dwa dodatkowe łuki. Do tego możecie na niej nastakować sobie. E, nastakować sobie. Gdzie tutaj są itemki? A, tutaj się zmienia na itemki. E, ja przeważnie stakuję na vein. Hurricane to są. Dwa Hurricane'y na Wayne i trzeci to jest właśnie Inferno Hex. Chyba, że znajdziecie coś lepszego, na przykład e, Ginso możecie wrzucić, możecie wrzu wrzucić Rapid Fire Canona, możecie wrzucić Last Whispera, Hand of Justice, zależne co jest Wam potrzebne tak naprawdę. Możecie wrzucić nawet Hasha przez to, że macie dwa Hurricane'y. Możecie wrzucić Static Shiva no trzeci item jest bardzo zależny, Dragon's Claw może też zagrać defensywnie, ale trzeciego raczej bym trzymał Inferno do mega late game'u, gdzie... Już wiecie na kogo gracie i wiecie co będzie wam potrzebne, żeby go pokonać. Tak więc trzeci item jest sytuacyjny: dwa razy Hurricane. Dlaczego dwa razy Hurricane? Kiedyś grało się w ten sposób, że stakowaliśmy Ginso oraz Static szyby na naszych Rangerach. Teraz już to nie działa. Dlaczego to nie działa? Bo nie możemy zagrać czterech Rangerów. Przez to, że gramy dwóch Rangerów, mamy tylko 30% szans na podwojenie atak speedu, a to nie jest wystarczająco, żeby szybko nastakować ginso. Tak więc gramy dwa razy Hurricane'a, dostajemy Inferno Buffa, to już jest 60% atak speedu. Za każdym razem, gdy nasz Light zginie, to dostajemy 20% atak speedu, więc ten ginsu jest w sumie nam niepotrzebny, a my chcemy jak najszybciej zabijać te postacie, a dwa razy Hurricane Wayne pozwala nam szybko nastakować jej pasywkę żeby zabijać te postacie bardzo szybko. Co jeszcze chcemy tutaj wrzucić? Możemy wrzucić Serafę na, na Soracę, Ona potrzebuje tylko 60 many na swojego skilla, tak więc jeden seraf jest na niej bardzo mocny, jeżeli mamy taką możliwość. A o, itemki defensywne zaczynamy wrzucać na Nasusa. Na, na, na tutaj są pokazane właśnie te itemki. Nie wiem, czy to tak można wrzucić. Nie chce mi się to przeskrolować. Tutaj nie mogę znaleźć, gdzie jest ten Warmok. Tutaj jest Warmog, dobra. Warmoga chcemy wrzucić na Nasusa, żeby on miał więcej HP, bo jeżeli ma więcej HP, to dostanie więcej HP nasza postać. Jeżeli on zginie, to więcej HP po prostu da naszym postaciom. Warmoga chcemy dać, jeżeli chodzi o itemkę defensywną. Możemy mu dać Phantom Desera, Dragon's Kloa albo. Albo jeszcze torn maila. to też jest troszkę zależne co tam Wam poleci. Wszystkie te itemki będą dobre. Nie ma tutaj żadnej jakiejś takiej kolejności, w której powinni się składać Wanda, ten jest prawdopodobnie najlepszy teraz. Jeżeli jeszcze macie możliwość, to możecie złożyć Guardian's Angel'a na Ioriku, żeby on odpalił swoją umiejętność, ale to w sumie jest już kompletny build. Hurricane na vein jest w sumie najważniejsze defensywne itemki dla nasu się też i te postacie muszą być na trzecim poziomie jeżeli chcecie wygrać grę. Co jeszcze warto wspomnieć, żeby wbić te postacie na trzeci poziom? To chcecie hyper rolować albo tak zwane eggrolować. rollować Teraz już trochę ta nazwa się zmieniła, nie wiem czemu. No tej chińskiej strategii. Chcecie z na czwartym poziomie po kragach bez levelowania, jeżeli macie 8 na 10 EXPA. O tym zrobię jeszcze jeden odcinek, to jest bardzo, bardzo często grana strategia teraz. Ale chcecie hyperlować pod wain, pod Nasusa, musicie bić te postacie na trzeci poziom. Musicie też skautować, czy ktoś inny nie gra lightów, bo wtedy będzie bardzo ciężko wam wbić te postacie na trzeci poziom. Bo teraz w puli jest już mniej tych postaci, tak więc. Polecam Wam sprawdzić tam kompozycję, jeżeli na pierwszej karuzeli widzicie, że smug będzie już inferno, to możecie spróbować wziąć łuk i iść w tą kompozycję. Jeżeli będzie to inny smog, to raczej bym tej kompozycji nie polecał. E, I to w sumie będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zrobię jeszcze więcej filmików o różnych kompozycjach, kiedy je grać, jak je grać, jak je pozycjonować. I damy też przykłady. Tutaj niestety nie mam przykładów z lightów, nic nie nagrywałem. I e, jeżeli macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, zostawcie też suba. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.